Cześć, jestem trener Janek i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Okiem Trenera. Mamy sobotę 16 maja. Borussia Dortmund wygrywa 4-0 w derbach Zagłębia Rury ze Schalke Gelsenkirchen 4-0. Fatalne błędy popełnia bramkarz gości, Schuberc. No i dzisiaj właśnie program na temat bramkarzy. Naszymi gośćmi natomiast będą bramkarze z dwóch drużyn grających na Śląsku, z Rowu Rybnik oraz z GKS-u Katowice, Marcel Owsiński oraz Szymon Frankowski. Dowiemy się dzisiaj, czym różni się rzemiosło bramkarskie od zwykłego rzemiosła piłkarskiego. Jak wygląda trening bramkarzy i jakie nasi bramkarze mają rady dla młodych adeptów tej sztuki. Na koniec zapraszam do cotygodniowego Kwarantanna Rolka Challenge, w którym wystąpią nasi goście, a po napisach końcowych zapraszam jeszcze na śmieszne sceny wycięte, których z dzisiejszego wywiadu mamy naprawdę dużo. Halo, halo chłopaki, łączymy się z wami. Witamy. Dzisiejszymi gośćmi są dwaj bramkarze. Marcel jest bramkarzem Rowu Rybnik. Franek jest bramkarzem GKS-u Katowice. Mam nadzieję, że poziom naszej dzisiejszej rozmowy będzie wysoki, jako że obydwoje jesteście dość wysocy. Ile mierzycie centymetrów? 196. O, nie. No, nie. Kurwa! Nie. Wiadomo było, że po prostu jeden powie i drugi go przewyższa centymetr. No. Marcel, mówi się, że bycie bramkarzem to jest inna dyscyplina sportu niż klasyczna piłka nożna. Czy zgadzasz się z tą opinią? Ja też się zgadzam. Mamy tego trenera bramkarzy, który bierze osobno wszystkich bramkarzy z treningu, nie trenują oni z grupą piłkarzy z pola. Treningi są od razu specjalistycznie ukierunkowane. Nie robimy tego, co piłkarze z pola, nie gramy tych gierek na utrzymanie, mamy mniej tego zwykłego czucia piłki, więcej mamy tego czucia właśnie w chwycie i przygotowania właśnie do bramki i dopiero potem wskakujemy do drużyny. Trenujemy z nimi. Teraz Kujawa, dośrodkowanie, Maciek Kuc, uderzenie, doskonale broni Owsiński. Franku, czy zgadzasz się ze swoim przedmówcą? Moje zdanie troszkę odmienne. Uważam, że w dzisiejszych czasach futbol jest na takim poziomie, że bramkarz ma obowiązek grać równie dobrze nogami, mieć percepcję na podobnym poziomie jak zawodnik z pola, to znaczy, że mieć dobre nawyki, przed podaniem przeglądnąć się, już musi wiedzieć, gdzie zagrać, bo coraz mniej jest takich drużyn, gdzie granie do bramkarza oznacza po prostu zagranie długiego podania na napastnika, tak? Coraz więcej bramkarzy gra tymi krótkimi podaniami, zespół stara się budować od tyłu. Bardzo dobrym przykładem jest na przykład właśnie mój zespół GKS Katowice. Uważam, że nasza gra się może podobać. Dla oka jest skuteczna równie dobrze, bo potrafimy się utrzymać przy piłce i uważam, że jeśli bramkarz potrafi grać dobrze nogami, to drużyna ma o wiele większy spokój, zapewnia to większy komfort dla obrońców i jest to o wiele bardziej poukładane. Wydaje mi się, że nasze zdania się różnią tym, że przede wszystkim różnicą szkół bramkarskich, jakie nas uczyły tego rzemiosła. Marcel, a czy nie pochodzicie z tej samej szkoły, szkółki ruchu Chorzów? Poniekąd tak, jednak tam mieliśmy małą przyjemność poznania rzemiosła bramkarskiego, nie? Tak, na pewno ilość treningów bramkarskich nie była tak duża, żeby można było z tego... Karolczyka, Munio Karolczyk, przed pole karne uderzenie, doskonały strzał! Wyciągnąć odpowiednie przemyślenia i złapać jakiekolwiek nawyki, aczkolwiek, tak jak Marcel mówi, szkoły bramkarskie są różne. Ważne jest to, że jak się dobrze wykonuje
trening i ma się dobre nawyki z danej szkoły, czy to włoskiej, czy niemieckiej, czy szkoły angielskiej, to jest się skutecznym bramkarzem, tak? Najlepszy jest bramkarz uniwersalny, który łączy zarówno ustawienie, nawyki z danej szkoły, ale wiadomo, każdy ma inny styl bronienia, tak? Ale trzeba też zauważyć, czym cechują się najlepsi bramkarze na świecie, bo na nich się najlepiej wzorować. Uważam, że cechują się tym, że nie widzą tylko tego, co jest najbliżej nich, czyli wolnego obrońcy do zagrania, bocznego obrońcy do zagrania, średniego podania. Ale widzą przede wszystkim, kto jest z przodu, ma najwięcej miejsca i podanie, które minie jak najwięcej zawodników drużyny przeciwnika, ma wtedy największy pożytek. I jeśli drużyna się utrzymie wyżej od naszej bramki, to wtedy drużyna najbardziej zyskuje i dlatego sama gra na dużej przestrzeni tak bardzo dużo daje, nawet gra na utrzymanie na całym boisku pozwala jak najwięcej zobaczyć, że już widzimy, kogo mamy do gry i niekoniecznie to musi być najbliższy obrońca, nie? Tylko to może być właśnie pomocnik, skrzydłowy, gdzie możemy zagrać długie celne podanie, które dojdzie, będzie miał spokój przyjęcia i wiemy, że to podjęliśmy dobrą decyzję przede wszystkim. Czy uważacie, że bramkarz powinien być dyrygentem swojej drużyny? Marcel, proszę odpowiedź. Wydaje mi się, że tak. Właśnie jako bramkarz od tyłu widzę najwięcej. Jestem tym ostatnim zawodnikiem, który widzi każdą linię i jako jedyny może podpowiedzieć zarówno napastnikowi, pomocnikowi i przede wszystkim obrońcy. Franku, to samo pytanie. Ja myślę, że pod terminem sterowanie drużyną kryje się kilka aspektów. To nie jest dobre, jak bramkarz dużo mówi, ale mało wnosi swoim krzykiem, ekspresją, tylko jak daje traf te krótkie komunikaty, zrozumiałe, owszem, ogólnie bardzo teraz mówię, ale ustawić obrońców, czy to przy stałych fragmentach, czasem trzeba pociągnąć kogoś swojego obrońcę za koszulkę, żeby w lepszym miejscu stanął. To są takie rzeczy, które potem decydują, czy się straci bramkę nawet, czy nie. Im ma się lepiej poukładany zespół z tyłu, tym tak naprawdę mamy mniej roboty. Jeszcze jest korzyść taka, że oczywiście, jeśli podpowiadamy cały czas, krzyczymy do obrońców, sami siebie pobudzamy i jesteśmy cały czas skoncentrowani. Tutaj Franek bardzo trafnie dobrał słowa do tego tematu, że bramkarz musi mówić nie dużo, a trafnie. Zdarzyło mi się tak, że podażę było w trampkarzach, trener mi powiedział, że ja mam dużo mówić, obojętnie co, mogę sobie nawet wierszyk mówić. I wydaje mi się właśnie, że to, co Franek powiedział, te słowa trenera no nie były trafne. No bo to jest tak, że to jest tak nawet jak rozmawiamy z innymi ludźmi. Te osoby, które dużo gadają cały czas, potem nie są najczęściej wysłuchiwane. We współczesnym futbolu jest taki trend, aby bramkarza wciągać do gry. Widzimy to szczególnie w koncepcji gry zaproponowanej przez Pepa Guardiolę, gdzie w każdej drużynie, którą on prowadzi, bramkarz jest ostatnim rozgrywającym od tyłu. Piłkarzem o takich bardzo naturalnych predyspozycjach do takiego właśnie rozgrywania piłki od tyłu jest Manuel Neuer z Bayernu Monachium, który jest bramkarzem najwyżej wychodzącym w ogóle ze wszystkich bramkarzy w ligach europejskich. Czy uważacie, że to jest jakiś kierunek, w którym idzie właśnie ta dyscyplina bycia bramkarzem? Wydaje mi się, że na samym początku tutaj, jak wspomniałeś, wymieniłeś Manuela Neuera. Podam przykład Ter Stegena. Ter Stegen więcej korzyści ma z tego, gdy się pokaże gdzieś do boku, gdzieś wycofa, gdzieś wejdzie pomiędzy do szesnastki, gdzieś znajdzie te luki i podprowadzi piłkę. Wydaje mi się, że wtedy jest więcej korzyści dla drużyny właśnie przy rozegraniu przykładowo od bramki, gdzie od razu gramy do boku, gdzieś bramkarz się pokazuje, gramy tą małą gierkę, tak jakby dziadka i właśnie wtedy bramkarz więcej zyskuje. Franku. No to już się tutaj chyba w pierwszym pytaniu bardzo trochę wyczerpałem ten temat, ale chciałem zwrócić uwagę, tak jak podajesz przykład Manuela Neuera, że on wysoko stoi. Wysokie ustawienie przede wszystkim ma służyć w defensywie. I to jest przede wszystkim styl niemiecki,
gdzie ta gra obrońców uważam pozostawia wiele do życzenia, ponieważ mają pozycję frontalną do piłki, czyli o wiele ciężej jest im obniżać przy podaniu prostopadłym, dlatego i wysoko stoją, dlatego bramkarz musi odpowiednio stać za linią obrony i musi być gotowy na te podania prostopadłe. W tej koncepcji Pepa Guardioli to podejście bramkarza do gry ma jeszcze jeden cel tak naprawdę w ofensywie, ponieważ cała drużyna przechodzi jednego wyżej wtedy. Generalnie w naszym rzemiośle piłkarskim jest tak, że jeżeli zostaje nam dwóch napastników przeciwnika w linii obrony, to my zostawiamy jednego zawodnika więcej, czyli w tym wypadku trzech obrońców byśmy zostawili. U Pepa Guardioli czasami jest tak, że bramkarz dochodzi jako ten trzeci dodatkowy i zostaje dwóch obrońców, przez co jeden zawodnik przesuwa się do przodu. Idzie do pressingu, czy też do rozgrywania piłki jako jeden dodatkowy zawodnik. Dlatego jest im tak łatwo grać piłką gdzieś tam po ziemi, operować w okolicy pola karnego przeciwnika, że mają przewagę po prostu jednego zawodnika więcej. Nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim. Znaczy, wydaje mi się, że tu nie chodzi o tą rolę bramkarza. Guardiola od początku, gdy prowadził Barcelonę, stosował tą zasadę, że te krycie jeden na jeden, nie ma tego podwajania. Z tyłu obrony nie ma tej głębi stopera, tylko jest gra jeden na jeden. I to właśnie uczy tej odpowiedzialności. Przykładowo w drużynach juniorskich w Chorzowie chyba tak graliśmy, nie? Że nie zostawialiśmy, nie graliśmy w tej głębi, tylko graliśmy jeden na jeden, bo ten chciał właśnie uczyć tej odpowiedzialności obrońców. I wydaje mi się, że to się sprawdza. No jeszcze tu muszę wtrącić swoje trzy grosze do wypowiedzi Marcela, bo owszem, niesie za sobą dużą korzyść, ale niesie za sobą również bardzo duże ryzyko. Jeżeli chociaż jeden zawodnik zaśpi, no to drużyna tak naprawdę jest pogrzebana, dlatego to też zależy właśnie od kwestii... taktykę trzeba dopasować po prostu do umiejętności swoich zawodników. A jak wygląda generalnie trening bramkarski, tak na własnym przykładzie, jakbyście powiedzieli? Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób, które nas oglądają, mogły nie widzieć nigdy, czy nie przyglądać się właśnie treningowi bramkarskiemu. Może są tutaj zawodnicy, którzy w tym czasie trenują, mają swoją rozgrzewkę, na przykład swój trening i nigdy nie przyglądali się temu, co tak naprawdę się dzieje w czasie treningu bramkarskiego i co jest wtedy najważniejsze. Może Franek tym razem zacznie? Trening bramkarski, jak dla mnie, to jest bardzo ogólne stwierdzenie. I pod terminem trening bramkarski kryje się wiele rzeczy, tak? Trening bramkarski ogólnie nie musi być na boisku, tak? Może być przy biurku, możemy siedzieć przed laptopem od trenera i czasem możemy z tego więcej wyciągnąć niż taratać po boisku, nie? Tarzając się w bocie. No i oczywiście na boisku musimy mieć dobre wprowadzenie, też o tym szło bardzo dużo mówić, nie będę tutaj konkretnie wymieniał, ale oczywiście musimy... No wiadomo, się rozgrzać i technicznie się przygotować, tak, że chwyty, no to już w leżeniach różne, to już każdy trener ma inną koncepcję, a tu nie chcę wnikać też. My w GKS-ie mamy akurat bardzo duże urozmaicenie, trener nam naprawdę zwraca uwagę na każdy szczegół i uważam, że dzięki temu się bardzo można rozwinąć. Dziękuję. Marcel? Trening bramkarski. Tak dobrze Franek wspomniał o tym, że dobry trening bramkarski może być wykonany siedząc przy laptopie. Obecni nowocześni trenerzy bramkarzy stosują właśnie te analizy wideo. Pokazują nam dane sytuacje w oparciu o właśnie jakiegoś profesjonalnego bramkarza. Tutaj bardzo dobry przykład Handanowicza. Mój były trener Daniel Pawłowski z trening decyzji bramkarza właśnie często pokazywał Handanowicza w przykładzie skupienia i bronieniu rzutów karnych.
Trening bramkarski w większości kojarzy się z ustawieniem 10 piłek na 10 metrze i uderzeniem na bramkę lewo-prawo. Są tacy trenerzy, są takie treningi bramkarskie, ja nie wnikam. Na moim przykładzie to jest 5-7 minut dla siebie, gdzie po prostu sobie rozbiegamy, rozciągniemy. Potem jest właśnie te czucie piłki, te wprowadzenie techniczne, chwyt, upadek powoli. I właśnie część główna w zależności od dnia, co robimy, bo przykładowo w środy, czwartki mamy, oczywiście na moim przykładzie mamy więcej w bramce, a piątek jest od przedpola i wrzutek. Więc to właśnie ta część główna zależy od rozkładu tygodnia, to w zależności od trenerów. W szkoleniu dzieci jest teraz taki trend, aby nie stawiać młodego chłopca na bramkę na stałe, tylko żeby wprowadzać rotację w drużynie. Każdy zawodnik ma grać w polu i ewentualnie każdy również ma stanąć na bramce. Natomiast odchodzi się całkowicie od tych bramek i już w Niemczech jest tak, że w tych najniższych ligach, odpowiednikach Żaków nie gra się w ogóle z bramkarzami, tylko gra się na 4 brameczki małe, bez bramkarzy. Jest to taki trend, który wynika jak gdyby z tego, że chcemy, żeby każdy zawodnik, nawet ten przyszły bramkarz, który jeszcze nie został wyklarowany na tym etapie, kiedy zdobywa się te podstawowe umiejętności piłkarskie, żeby każdy nauczył się grać nogami po prostu, panować nad piłką dobrze. A dopiero kiedy złapie te podstawy, dopiero wtedy możemy powoli wprowadzać jakieś specjalizacje. Co uważacie na ten temat? Czy jest to dobry kierunek? Tak jak powiedziałeś, łączy się to z tym, że to jest ukierunkowane w to nowe szkolenie w piłce nożnej i w tą nową jakby rolę bramkarza na boisku. Trochę wcześniej poruszyliśmy ten temat tego bramkarza dobrze grającego nogami. Ja te umiejętności nabyłem dopiero później, bo do bramki wszedłem tak jakby od razu. Miałem styczność z piłką, od razu wszedłem do bramki, od małego po prostu byłem w tej bramce i nabywałem te umiejętności bramkarskie, a i nabywałem tych właśnie umiejętności piłkarskich. I to właśnie jest ta różnica, że to są tak jakby dwa różne sporty. Ta rotacja w byciu bramkarzem właśnie w tych odpowiedniku Żaków wydaje się dobra. Wtedy ten przyszły bramkarz może nabyć tych umiejętności grania nogami wcześniej. W ciągu kilku lat trenerzy już na pewno będą tego oczekiwać. Nie będzie już tak, że bramkarz odpowiada tylko za ochronę bramki. Powoli zbliżając się do końca, chciałem poprosić Was o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Będą oglądali ten program młodzi piłkarze. Chłopcy, niektórzy z nich trenują na bramkarza właśnie w tym kierunku. Jaką radę byście im powiedzieli? Nie wiemy, w jakim są wieku. Są to młodzi po prostu chłopcy, którzy chcą w przyszłości być bramkarzami, takimi jak wy, którzy też mają marzenia takie jak wy, bo wy też jesteście jeszcze młodzi i na pewno jeszcze daleko, daleko zajdziecie. Co byście tym chłopakom powiedzieli, żeby pomóc im na tym ich etapie tej nauki, tego rzemiosła bramkarskiego? Pierwszą taką radą powinno być dobrze pewny chwyt. Nie domknięte serduszko, tak jak nas tu niektórzy trenerzy uczyli. To jest według mnie najważniejsze, chwyt. Po pierwsze, co nam się kojarzy z bronieniem, to jest właśnie ten chwyt, to łapanie piłki. Ale samo łapanie piłki nie zrobi z nas bramkarza. Technika i motoryka, treningi na skakance, na drabince, tak, koordynacja, bo te ruchy w bramce się przydają. Mogą poczuć dopiero w juniorach, gdzie tej koordynacji w bramce jest więcej. No i przede wszystkim nie poddawać się i być pewnym siebie. Przede wszystkim niech się cieszą z gry, niech łapią z tego radość, niech puszczają bramki, niech popełniają błędy, niech się uczą na swoich błędach, żeby w przyszłości temu zapobiec, niech się nie poddawają po prostu. To była świetna rzecz, co powiedziałeś, żeby pozwolić sobie popełniać błędy i na tych błędach się uczyć. Myślę, że to jest bardzo wartościowa rada. No i zobaczmy, jak poradzili sobie w naszym dzisiejszym Kwarantanna Rolka Challenge nasi goście.
estetycznie to wyglądało. Masz to. Zapisujemy ich wyniki w naszej klasyfikacji. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Zachęcam do subskrybowania, do włączenia dzwoneczka, aby być na bieżąco z nowościami na naszym kanale. Jutro klasycznie dla osób pełnoletnich biografia trenera Janusza Wójcika. A po napisach końcowych dzisiaj jeszcze sceny wycięte z tego programu. A ja się z Wami już żegnam i do zobaczenia za tydzień. W ogóle, ja tam się nie znam, ale ty chyba powinieneś. Więc oficjalnie. Poczuć sztandarowy wyskup. Mówisz tam najpierw pytania, czy lecimy po prostu... Nie, najpierw ciągnie. Witam cię, Marcel, witam cię, Franku. Czekaj. No. Co wy robicie? Nagrywamy wywiad. Śmiali się, jak w chyba 10. No akurat tutaj połączyć nas to może wyjdzie jakoś pół bramkarza, nie? To jest kanał trenera Janka, gwiazdy futbolu, przyszłości polskiej piłki i w ogóle. To jest kanał obiektywny. No dobrze. Zacytuję tu może. Kurwa młody, kiedy ty skończysz się w końcu stresować? I od tamtego momentu akurat puściło mi wszystko i już mogłem na luzie sobie wyciągać cały pożytek z treningu. Nie? Są bramkarzami rezerwowymi w swoich klubach. Marcelu, Franku, jak oceniacie? Franku. Rzecz prowadzącego, nie? Kurwa, Strasburger, nie jest z Katowic. Dobra, jesteśmy poważni. Myślę, że nasza demagogia jest na wysokim poziomie. Czas na reklamy, nie? Tak, Franku, możesz się zareklamować. Powiedz mi, w jakiej lidze chciałbyś grać? Nie. W gimnazjum rywalizowaliśmy ze sobą, jako że graliśmy w jednym roczniku i była kolej na mnie na bronienie, ale graliśmy z rekordem Bielsko-Biała. Mecz od początku, pierwsze 10 minut układał się dobrze. Niestety skończyło się 5-0 i musiałem usiąść w następnym meczu na ławce, gdyż kilka bramek rzeczywiście padło z mojej winy, oczywiście ku ucieszeniu Franka. Skończyło się tak, że w następnym meczu Franek również przyjął 5 bramek i tak jakby wyszliśmy w tym na zero i zapomnieliśmy o sprawie o tym, że jeden z drugiego się wtedy śmiał. Bo każdy się przyzwyczaja, że ta osoba dużo gada i już nie wybiera z rozmowy tych najważniejszych komunikatów, co ta osoba, tak? Chcę powiedzieć tylko, że jest przyzwyczajony, że cały czas ta osoba mówi i będzie mówiła, już po prostu tak. Się wyłączyło, tak? Dlatego trener Janek musi potem ciąć i zostawiać najważniejsze rzeczy. po to, żebyście zostali wysłuchani.